3-osobowa ostrucka reprezentacja ratowników medycznych z Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej zdobyła tytuł Mistrzów Polski Ratowników Medycznych. W zawodach, które odbyły się w Raciborzu, startowały 53 drużyny z całego kraju. Nasz zespół w składzie Kamil Przechocki, Łukasz Chyniński i Piotr Sadowski okazał się bezkonkurencyjny. Fantastyczne uczucie. Nie spodziewaliśmy się naprawdę tak wysokiego miejsca. No ale cóż, zasłużyliśmy na to. Długo ćwiczyliśmy, przygotowaliśmy się. Młodzi, ambitni, zdolni. Ja mam wspomnienia bardzo pozytywne. Bawiliśmy się dobrze, bardzo dobrze. Mistrzostwa były zorganizowane też bardzo dobrze. Także będę wspominał do końca swoich długich dni. Były konkurencje medyczne, były konkurencje sprawnościowe. Czy rodzinna atmosfera? No nie wiem, czy była rodzinna. My byliśmy bardzo wyluzowani, reszta tak trochę chyba bardziej spięta, więc to nas też trochę ratowało, bo my tak na luzie do tego podeszliśmy, a reszta to tak bardzo, bardzo chcieli osiągnąć dobre wyniki, zresztą jak każdy z nas, więc bardzo taka spięta była. Później może się rozluźniło, ale na początku, zanim te konkurencje minęły do końca, tak wszystko było ostro. By osiągnąć tytuł Mistrzów Polski, ostrucka drużyna musiała w idealny sposób wykonać 5 konkurencji medycznych i 1 techniczną. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ liczył się czas, a każdy ruch ratowników oceniało jury. Komisja konkursowa punkty przyznawała za umiejętności medyczne, kontakt z poszkodowanym oraz trafność stawianych diagnoz. W sumie dla nas najczęstsza była konkurencja triażu, to chodziło, że był nocny wypadek z wieloma osobami i trochę inaczej się nastawiliśmy, a inaczej to trochę wyszło i to był nasz w sumie błąd, bo trzeba było się nie nastawiać i zrobić po swojemu, tak jak ćwiczyliśmy, więc to chyba najgorzej nam jakby tak trochę poszło, tak, było wszystko okej, to były. Do Mistrzostw Polski przygotowywali się miesiąc, choć tak naprawdę to ich bogate doświadczenie w tym zawodzie pozwoliło im osiągnąć sukces. Jak sami przyznają, bycie ratownikiem medycznym do łatwych nie należy. Ciężki kawałek chleba, dużo wyrzeczeń, cały czas praktycznie nie ma nas w domu, bo taki tryb pracy. No cóż, staramy się to, co robimy, tak? Robimy to, co możemy. Ja jestem ratownikiem medycznym od 4 lat, a skłoniło mnie Pan Bóg chyba. Jakieś powołanie miałem. 2, może 3 lata temu był wypadek taki tutaj za Ostrudą, na drodze tam na Gdańsk. 2 dzieci i mama i babcia. I tam w sumie w samochodzie, jak ratowaliśmy, zmarło małe dziecko. I to był chyba w sumie taki najcięższy wypadek, który w umyśle mi został. Ostrudzka drużyna oprócz tytułu Mistrzów Polski wywalczyła również miano najlepszych w województwie. Z takimi ratownikami pozostaje nam czuć się bezpiecznym. Tytułów gratulujemy, ale życzymy spokojnej pracy i najlepiej bez wyjazdów na interwencje.